Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałem Wam pokazać taki rondelek z IKEA, garnek rondelek. Metalowy, nierdzewny, bardzo fajnie wykonany. Powód w ogóle, dlaczego ja taki film nagrywam, jest kodzik rabatowy, który dostałem jako klubowy IKEA Family. Wiem, że wiele osób, które posiada kartę IKEA Family, ma wyłączone zgody na kontakt w celach marketingowych i nie otrzymują takiej komunikacji. Moim zdaniem warto sobie to włączyć, a przynajmniej przemyśleć. Ja taką komunikację mam włączoną, więc otrzymałem ostatnio kodzik, który po zakupie o równowartości większej niż 100 zł pozwala mi skorzystać ze zniżki w wysokości 40 zł, czyli kupiłem coś za 100 parę złotych, a zapłaciłem 60 złotych, no plus tam to przewyższenie poniżej 100 zł. Tak właśnie ten SMS wygląda, tak wygląda ten kodzik, a tak wygląda rondelek, który zakupiłem. Rondelek jak rondelek, po prostu metalowy, dobrze wykonany, ze stali nierdzewnej, z pokryweczką. Natomiast to, co jest fajnego w całym tym rondelku, to ta pokryweczka, która posiada otwór, przez który no, może się po prostu usuwać, może się wydobywać ten nadmiar tej pary i to powoduje, że po prostu ten garnek nie kipi. A w tej chwili widać ten otwór na nagraniu. Pokażę Wam, jak sobie coś tam gotuję, ale to sama woda gotująca się często też nie powoduje samego kipienia. Natomiast przy gotowaniu jest coś takiego denerwującego, takie stukanie, bo po prostu ta para wypycha ten rondelek, przepraszam, tą pokrywkę i ona tak stuka charakterystycznie. Tutaj nie ma czegoś takiego, zupełnie ta para sobie usuwa. O, właśnie teraz widzimy gotującą się wodę i słychać, w zasadzie nie słychać tego stukania, więc to jest jak najbardziej bardzo fajna rzecz. Teraz wziąłem jeszcze trochę największy ogień, żeby wam pokazać, jak tutaj ta para aż się po prostu jakoś tam ucieka na boki, ucieka przez ten otworek, ale nie stuka. Więc tutaj wszystko jest ok. Ta woda, którą tutaj wylałem, to właśnie ona przez moje nieumiejętne zdjęcie pokrywki, natomiast to nie jest coś, co by wykipiało, bo tak jak mówiłem wcześniej, ten garnek, oczywiście umiejętnie użytkowany, po prostu no, nie będzie nam kipić. Bardzo fajne. Bardzo fajnie to jest skonstruowane. Tutaj za chwilę pokażę Wam jeszcze, jak gotuję pierogi. No i widzicie, o, woda się gotuje. Można sobie zakryć. No oczywiście nie będę tutaj trzymał nie wiadomo ile czasu tego. Tylko chwilę pokazałem. Natomiast no, uwierzcie mi na słowo, że po prostu to nie kipi, jeżeli to umiejętnie dobierzemy ilość tego produktu, to jest w środku. Te dwie kropelki, które gdzieś tam wypadły, to po prostu skapały mi z mojej pokrywki, tak jak wcześniej pokazane było. To jest po prostu woda. Natomiast garnek naprawdę nie kipi. Nie możemy tylko po prostu mieć za dużo tego w środku, tego, że tak powiem, produktu, no bo jeżeli będziemy przeciążymy, to później ta piana albo podnoszące się jakieś tam rzeczy w garku spowodują, że to może nam jakieś wykipić. Natomiast jeżeli będzie tego mniej, absolutnie to wszystko nie kipi i działa super. To było tyle. Dzięki wielkie i cześć.